Proszę Państwa, i wracamy do naszej emocjonalnej debaty pomiędzy Janem Śpiewakiem, Wygra Warszawa, i Piotrem Ikonowiczem, Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Proszę Państwa, ale zanim przejdziemy do dalszego dialogu pomiędzy Panami, posłuchajmy, jaką propozycję im złożył Patryk Jaki. Nie rozdrabniajmy głosów. Spotkajmy się jutro tutaj o godzinie 16. Porozmawiajmy o tym, jakie rzeczy nas łączą. Stwórzmy wspólną radę programową i zacznijmy walczyć razem o uczciwą i ambitną Warszawę. Nie możemy dopuścić, żeby dłużej Warszawą rządziła mafia reprywatyzacyjna. Ja widzę u moich konkurentów dobre elementy programowe. U Jana Śpiewaka widzę dobre elementy związane z budową mieszkań. U Jacka Wojciechowicza widzę tą bardzo potrzebną refleksję na temat tego, że jednak rządy Platformy Obywatelskiej czy rządy Rafała Trzaskowskiego nie będą dobre dla Warszawy. U Piotra Ikonowicza widzę dużą wrażliwość społeczną. Pewnie w wielu sprawach moglibyśmy się porozumieć. Proszę panów, padło tu kilka niezłych komplementów pod panów adresem. Panie Janie, czy pan się dobrze poczuł? Ja? Nie, no bardzo dziękuję. Ja też mogę parę komplementów pod adresem Patryka Jakiego również złożyć, ale to nie zmienia faktu, że tego typu stawianie sprawy, no to jest znowu, no to jest występowanie z pozycji siły oczywiście, a wymienienie mnie w jednym szeregu z Jackiem Wojciechowiczem, nie wiem jak pan Piotr Ikonowicz, ale dla mnie to jest naprawdę, budzi to we mnie bardzo, bardzo przykre uczucie. Byłem wiceprezydentem Warszawy, to jest prawa ręka Hanny Gronkiewicz-Waltz, który odpowiada za mnóstwo patologii w Warszawie, odpowiada za wszystkie te najgorsze decyzje, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne lub zabytki i tak zieleń, jeśli chodzi o Hannę Gronkiewicz-Waltz. I co? Mnie teraz stawia Patryk Jaki na równi z prawą ręką Hanny Gronkiewicz-Waltz. No, ale litości, jednak gest, powiedziałbym, chrześcijański. Czy panu on się podoba? Ja bym, że to jest takie przytulenie, że nie każdy może je wytrzymać. Takie przytulenie niedźwiedzia, tak? Ale oczywiście Patryk Jaki jest człowiekiem młodym, pewnie no, nie chciałbym być tutaj uszczypliwy, ale może trochę jednak naiwnym, dlatego że no, istotą jednak podziału politycznego jest różnica w poglądach. I no mnie, naprawdę nas akurat z misją Komisji Weryfikacyjnej nas łączy dużo, bo uważamy, że ona jakby rozpoczęła tam rozplątywanie tego sweterka. Natomiast źle by było dla demokracji, gdyby ludzie dawali się tak przytulać, tak? Bo to by znaczyło, że tak naprawdę weszli do polityki tylko po to, żeby się dostać gdzieś do jakichś konfitur. Bo proszę zauważyć, ja widziałem ten apel i w tym apelu było napisane: idźmy razem do wyborów. Wiadomo, że jeżeli mielibyśmy zrezygnować, tak jak sugeruje Patryk Jaki, z kandydowania na stanowisko prezydenta Warszawy, to będą oferowane inne możliwości, tak? Czyli wspólny start, no praktycznie z PiS-em. No nam z PiS-em nie jest po drodze ideowo, politycznie. Nawet jeżeli z Patrykiem Jakim jest nam po drodze w sprawie reprywatyzacji, prawda? I to trzeba odróżnić. I niedawno pani Barbara Nowacka poszła do Trzaskowskiego, no to teraz on będzie chciał mieć Śpiewaka Ikonowicza u siebie, żeby zrobić przeciwwagę. Ale my nie jesteśmy pionkami w tej grze, my jesteśmy podmiotami i z całym szacunkiem będziemy dążyli do tego. On się dowie oczywiście bardzo wielu ciekawych rzeczy, pan Patryk Jaki, ale w czasie debaty, w czasie partnerskiej debaty przy obecności kamer. No ale może właśnie o taki dialog chodzi, może to nie jest taka propozycja zamknięta, taka makiaweliczna, jak chce pan Ikonowicz, tylko może zaproszenie do swoistego dialogu właśnie programowego, o tym on mówił. Wyrażenie nie rozdrabniajmy głosu, bo jednoznacznie. To jest zaproszenie na listy, no jakby to... No nie my domagamy się debaty, tak? Znaczy jakby i sytuacja, w której nie będzie debaty przed pierwszą turą, no pokazuje, jak bardzo obaj kandydaci jednak... Ale będzie debata. Ja zamierzam się, no wstępnie jeszcze będę to konsultował w swoich gronach, że tak powiem, wśród przyjaciół, z którymi działam, ale chcę powiedzieć, że wstępnie ja zamierzam tam pójść i poprosić o tą debatę, czy zażądać tej debaty, bo na tym polega demokracja, czy niech wygra najlepszy, a nie najtłustszy, tak? No. Dobrze. Mówię o głosach czy intencjach głosowania. Panowie, przejdźmy może teraz do konkretów, bo startujecie na stanowisko, które wiąże się z pewnymi konkretnymi działaniami. Tu mówiliśmy sporo o polityce. A na przykład, jak wyobrażacie sobie, panowie, rozwiązanie problemów komunikacyjnych Warszawy? Tu padło ze strony i pana Trzaskowskiego, i pana Jakiego
parę konkretów. Tu obaj stawiają na metro, tak? Mówi się sporo także o tej nowej dzielnicy Warszawy, która też byłaby fantastycznie skomunikowana, bo w sercu miasta. Jest ileś pomysłów na komunikację Warszawy. Jak chcecie ją rozwiązać? Co tu trzeba zrobić, panie Piotrze? Ja przede wszystkim obawiam się tych wszystkich pomysłów, które w ogóle eliminują ruch kołowy, że tak powiem, z centrum miasta, dlatego że znam bardzo dużo ludzi, dla których to jest jedyna opcja, tak? Ludzi, którzy prowadzą jakąś działalność gospodarczą, którzy dowożą dzieci do szkół, którzy dojeżdżają do pracy. Ale oczywiście, ci to raczej komunikacją miejską. Przeciwnie. Jeżeli ktoś musi być w kilku punktach miasta, bo jest na przykład, nie wiem, hydraulikiem, tak? Ja mówię o takich ludziach. To on bez samochodu nie poradzi. Matka też na rowerze nie zawiezie dziecka do przychodni, tak? Zdrowia. Więc tutaj trzeba z pewnym umiarem to robić. Były jeszcze takie pomysły, żeby gorsze samochody nie wjeżdżały. To jest większym... No to one są ekologicznie bardzo słuszne. Ale to jest dyskryminacja, no bo gorsze mają biedniejsi, więc raczej szedłbym, jeżeli już, w blokowanie w ogóle ruchu, niż żeby nie wjeżdżali biedni, tak? Pan wybaczy, panie Janie, że jeszcze uderzę troszeczkę słowem pana Ikonowicza, no bo takie to nie lewicowe, takie to niemodne, co pan mówi. A wie pan, bo ja pracuję z ludźmi, którzy muszą na co dzień związać koniec z końcem i dojechać z punktu A do punktu B, tak? I oczywiście bardzo bym... Ja uważam, że w ogóle komunikacja miejska w Warszawie wcale nie jest zła. Tak? Znaczy jakby to jest troszkę wymyślanie problemu. No. Oczywiście będzie lepiej, jak będzie więcej linii metra, bo wtedy będą mniejsze korki. Tak? To my to rozumiemy. Ale naprawdę znam bardzo wiele miast w Europie, gdzie są większe korki, a Warszawa sobie jakoś tym radzi. Czy pan też podziela tą optymistyczną opinię o komunikacji w Warszawie pana Ikonowicza? Komunikacja w Warszawie na pewno wymagałaby poprawy. My stawiamy na szybkie tramwaje i na integrację transportu kolejowego z transportem publicznym. I chcemy rozwiązać parę problemów takich jak Mordor, tak? Znaczy to jest gigantyczny problem komunikacyjno-społeczny tak naprawdę. 200 tysięcy osób pracujących na bardzo małym obszarze, tam się tworzą korki, tam jest tłok i to chcemy rozwiązać przez budowę tramwaju z Wilanowa na Mordor. A czy podoba wam się, panowie, infrastruktura na Wilanowie? Te fantastyczne knajpki tamtejsze, ta wielość różnych... Ja może na ten Wilanów też odpowiem. Otóż pani Hanna Gronkiewicz-Walcz zleciła badania dotyczące długowieczności warszawiaków w poszczególnych dzielnicach. I z tych badań wynika, że mieszkaniec Pragi Północ ma szansę pożyć 16 lat krócej niż mieszkaniec Wilanowa. I ja absolutnie nie jestem przeciwko obniżaniu standardów w Wilanowie, tylko jednak no, nie mogą być tak przepełnione mieszkania, nie mogą być ogrzewane prądem, niedogrzane, zagrzybione. Musi być w tej biedniejszej Warszawie większy dostęp do służby zdrowia. I teraz chodzi o co? Że pani Hanna Gronkiewicz-Walcz dowiedziała się o tych różnicach, a to są większe różnice niż między Afryką a Europą, bo między Afryką a Europą jest 10 lat różnicy, a między dwoma brzegami Wisły 16. I zamiast zrobić wszystko, żeby zrozumieć, jakie są przyczyny i przeciwdziałać, zacząć zasypywać tą przepaść, to uznała, niech zdychają i schowała raport pod dywan. Ma pan podobną obserwację? Tak, ale ja tu mówiłem o rozwiązaniach komunikacyjnych, panie redaktorze. Trzeba połączyć metro Wilanowska, przetkać Dolinkę Służewiecką i podłączyć po prostu Mordor tego. Ale jeśli chodzi oczywiście o politykę społeczną, to jest ogromna obszar do poprawy. Mamy ośrodki pomocy społecznej, gdzie pracownicy zarabiają tyle, że właściwie sami powinni być klientami tej opieki społecznej. Mamy bardzo niedobre programy, jeśli chodzi o pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, to wszystko kuleje, to wszystko szwankuje. Tutaj trzeba naprawdę zrobić ogromny skok. Rozumiem, jakie zmiany priorytetów. Jeżeli w określonym roku preliminarz budżetowy na budowę ścieżek rowerowych jest taki sam jak na budownictwo komunalne, to coś szwankuje w tych priorytetach. To priorytety no to trzeba zmienić. Stawia się na inne grupy po prostu stawia społeczne. Stawia się na klasę średnią. W Warszawie tej klasy średniej jest więcej niż w innych miastach. Ale nie może to być miasto dwóch prędkości i nie może być tak, że na przykład były badania w szkołach na Pradze, ale może to was wskazuje, panowie, że jest dużo dzieci, które nigdy nie były po drugiej stronie Wisły i które nie widziały Starego Miasta i Zamku Królewskiego, nie mówiąc o Łazienkach. Więc to się musi skończyć. Przytacza pan niebywałe dane. Ale bardzo to są nie niebywałe, tylko prawdziwe. No. Ileż takich dzieci jest w Warszawie, które nie były na drugiej stronie Było Wisły? Dużo, skoro zrobiono badania i wyszło, że jest znaczny odsetek. Ja w tej chwili nie pamiętam tego odsetka, ale on był szokujący. Tak? Znaczy, już nie mówię tam o wakacjach i takich rzeczach, więc, ale dam jeszcze, pokażę jak to działa, bo moja córka chodzi do szkoły w Śródmieściu
I tam ma, nie wiem, taekwondo francuski, to wszystko, tak? Taniec hinduski i to wszystko ma za darmo. To wszystko subsyduje dzielnica Śródmieście. Jak te dzieci tam w Śródmieściu wyjeżdżają na wakacje czy na wycieczkę, to ja widzę te rodziny, te dzieci, to wszystko. To wygląda jak Beverly Hills. Znaczy ja się cieszę, bo to jest taki mały raj, tak? Ale u mnie mieszkała rodzina z małym dzieckiem, bo inaczej by stracili opiekę. I ta Małgosia, która chodziła do szkoły na Jagiellońskiej, na Pradze, musiała zostać wypisana z angielskiego i z tańców, bo rodziców nie było stać na opłatę. Czyli na biednej Pradze miasto nie dopłacało do zajęć w dodatkowej szkole, a w bogatym Śródmieściu, proszę Praga bardzo. Praga się zmienia, staje się dzielnicą hipsterską. Coraz więcej pięknych plomb, coraz... No, zmienia się tam klimat i rozumiem, że pan bardziej stawia jednak na tą klasę średnią w swojej kampanii, w swoim myśleniu o prezydenturze Warszawy. Znaczy tak, pytanie, co to jest klasa średnia, prawda, w Polsce? Znaczy, czy kim są ludzie, którzy zaliczamy do klasy średniej? Czy osoby, które zarabiają średnią w Warszawie, już się łapią do klasy średniej? No, w Warszawie mieszkania są bardzo drogie i my na to mamy odpowiedź. My chcemy wybudować w Warszawie w ciągu dekady 50 tysięcy mieszkań. 40 tysięcy mieszkań na wynajem po 1400 zł miesięcznie. Czyli takie TBS-y jak gdyby? Takie, no chcemy, to jest czynszem regulowanym, dwupokojowe, 45-metrowe mieszkania, które dają możliwość młodym rodzinom na założenie tych rodzin, na spokojne życie, ale też innym warszawiakom, żeby nie musieli wydawać po prostu połowy swojego dochodu na mieszkanie czy na ratę kredytu. Z tego 10 tysięcy mieszkań chcemy budować dla komunalnych osób, które jeszcze gorzej zarabiają. Ale te 40 tysięcy mieszkań to z jakim czynszem? 1400 zł miesięcznie. Aha, bardzo wysoki. To jest wysoki czynsz? No, ale no, właśnie, to jest, w tym momencie, Janku, odpowiedziałeś na pytanie, czy stawiasz na klasę średnią. Stawiasz na klasę średnią, znaczy, skoro 1400 to nie jest dużo. Znaczy, panowie, program Mieszkanie Plus w Warszawie za 45-metrowe mieszkanie wynosi, nie chcę skłamać, 1900-1800 zł. Ale ja się z tobą zgadzam, to jest program więc polonialny. Nie mówmy o tym, że to jest program szyty na miarę ludzi, którzy zarabiają około średniej. To jest jakiś opłaty? Projekt uzgodniony z deweloperami, czy to jest wasz tylko pomysł? Bo 1400 to już byś się dogadał z deweloperami. Nie, no proszę cię, nie dogadałbym się. Ale znaczy my proponujemy oczywiście 10 tysięcy mieszkań komunalnych rocznie i uważam, że to jest możliwe. Przy 14-miliardowym budżecie Warszawy to jest możliwe. Okay. Tereny i grunty też się znajdą. Dlaczego? Bo to, co ty proponujesz, to oczywiście zatka dziurę, jeśli chodzi o kolejkę mieszkaniową, jeśli chodzi o takie rzeczy, że się walą kamienice, albo jak na Piaskowej, gdzie w 2010 roku oddano do użytku blok komunalny na 150 mieszkań, a w tym roku trzeba wysiedlić, bo się wali, bo ktoś zapłacił łapówkę i odwalił fuszerkę, tak? Natomiast, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe tam, gdzie jest nadmierne zagęszczenie i tam, gdzie są rodziny wielopokoleniowe, tłoczą się w poszczególnych mieszkaniach, czyli żeby nie emigrowali, a zostawali tutaj i tu zakładali rodziny, to trzeba 10 tysięcy mieszkań rocznie, a nie tysiące. My to policzyliśmy, i nie wybudujesz 100 tysięcy mieszkań komunalnych, które czynsz wynosi 12 zł czy 10 zł za metr kwadratowy. Nie wybudujesz, bo nie będziesz miał tych pieniędzy. Skąd na to wiedziesz pieniądze? Ale wiadomo, że obok budżetu warszawskiego, który jest bardzo bogaty, potrzeba subsydiować gospodarkę mieszkaniową. I mało tego, bardzo długo krytykowano... Tyle nie budował Gierek w Warszawie rocznie. Nigdy. A ty chcesz to wybudować. No to brzmi pięknie, dlatego, ale znaczy naprawdę... techniki budownictwa od czasów Gierka zostały unowocześnione. I to, co za Gierka powstawało przez 5-7 lat, teraz się buduje w jeden rok. A panie Piotrze, wielka płyta powstawała nawet w rok. To było szybkie ale budownictwo. Potem trzeba było 2 lata naprawiać. Nie, no okej, ale to jednak było szybkie budownictwo, choć ale teraz też jest szybkie, efektywne i w sumie można robić tanio. Można robić dużo taniej, naprawdę. No bo co do subsydiowania... To jest poziom Wiednia, tak? A Polska jest większa od Wiednia i bogatsza. No. Co do subsydiowania... No nie jest bogatsza od Wiednia, błagam. No, zejdźmy na ziemię, poprowadźmy tą rozmowę jakiś porządku. To prawda, to prawda, panie Janie. No, staram się raz prostować różne panów opinie. Natomiast wróćmy... Znaczy, przejdźmy. Mamy więcej gruntów. Inny temat. Rozumiem, że jako politycy lewicy zgadzacie się, że trzeba rozwijać i dalej subsydiować... Ale to nie jest kwestia polityki lewicy czy prawicy. W każdym normalnym kraju... Bo o czymś innym. Ja mówię teraz o żłobkach i przedszkolach, o tym nie mówiliśmy. Czy tego ciągle brakuje? Czy to jest pięta Achillesowa Warszawy? Nie, to polega na tym, bo to zacznijmy od tego, co to był program Mieszkanie Plus.
To był jeden, znaczy to jest jeden wielki prezent dla deweloperów, tak? To było negocjowane z deweloperami na kolanach, tak? Oni potem i tak przejmują te grunty na własność, dostają je za bezcen, mogą wyrzucić każdej chwili lokatora bez sądu, więc na bruk, małe dziecko, kobietę... Ale to daje szansę na mieszkanie za 3000 zł, podczas gdy... Ale... Może 4 w Warszawie, podczas gdy póki co w Warszawie najniższa cena to jest 7,5. Ale zaraz, zaraz, no w Warszawie zbudowano bloki komunalne za 1900 za metr, więc no, to nie jest prawda, z tak? tej skali pan nie uchwyci, prawda? Ale nie, nie, możemy tak budować, tylko problem polega na tym, że oczywiście nie dość, że ci deweloperzy, w Polsce deweloper, żeby wbić łopatę w ziemię, musi mieć 50% zysku. Deweloper na zachodzie zadowala się kilkuprocentowym zyskiem. My ich musimy okiesnać, tych deweloperów, bo oni rządzą w tej chwili w tym kraju. I o co chodzi? Chodzi o to, że oczywiście nie możemy im dawać warunków zabudowy, zgody na budowę i tak dalej, i gruntów, jeżeli tam nie ma zapewnionej infrastruktury. A nie ma. To są pustynie, tak? I miasto się na to dotychczas godziło. I to jest ta różnica, że... Przyznajmy, że 3,5 tysiąca złotych to jest koszt budowy. Dzisiaj deweloperzy tyle płacą za koszt budowy metra kwadratowego. A mogliby płacić 1500, 1700. A widzimy, że z działką, a widzimy, że ceny są od 7,5 tysiąca w górę. Tu nawet na Saskiej Kępie jest przeciętny blok, nie, nic specjalnego, za 18 tysięcy za metr. Tutaj jedną ulicę i dalej. Czy ceny więc, mieszkań więc w niewątpliwie Warszawie... można zaryzykować tezę, nie wiem, czy panowie się zgodzą, że Warszawa jest miastem Klondike deweloperów, prawda, panie Janie? No, jest na pewno Eldorado deweloperów, bo deweloperom nie narzuca się... Ja wrócę może do tej bogactwa Wiednia i Warszawy. Otóż dokonano badań dotyczących dochodów tak zwanych metropolii, tak? Czyli z tym otoczeniem, tych dystryktów metropolitalnych i w pieniądzu Warszawa jest bogatsza, tak? I to wyszło. Ja te badania mogę przedstawić. To był szokujący... Nie było porównania z Wiedniem, ale było porównanie z Oslo i ze Sztokholmem. Byłem parę razy w Wiedniu i... Nie, nie. Blisk jest niesamowity, natomiast liczby mówią za siebie. Tam modelowo rozwiązana jest właśnie ta gospodarka komunalna. No, nie, no, Wiedeń to jest lokalowe, prawda? Dla nas, podobnie jak Curik. Tak? Dla każdego polityka lewicy. Rozumiem, że pan też no nie, no, zapatrzony każdy... w Wiedeń jest. Ja rozumiem jeszcze, że ty się odwoływałeś do bawarskiej tradycji, jeżeli chodzi o formację nie, taką no, polityczną. Mi w każde zachodnie, znaczy może nie każde, ale wiele zachodnich państw i społeczeństw, fakt, że państwo buduje czy wspiera politykę mieszkaniową jest oczywisty. I nawet w Polsce tak było do rządów. No, można powiedzieć, że cały ten program społeczny, społecznego budownictwa rozmontowano prawda 15 czy 20 lat temu, ale budowało się w latach 90. bardzo dużo mieszkań. Musimy kończyć, a wszyscy wywołują w kampanii, wszyscy powołują się w swoich programach na sprawę potrzeby nowych żłobków, nowych przedszkoli. Czy panowie, jak mówię, będąc politykami, jednak lewicy będę ryzykował dalej z panem tą grę. Widzicie też ten problem? Jak chcecie go rozwiązać? O to znaczy, bardzo proszę. Ja pamiętam, w Ożarowie była taka sytuacja, że pan Wojciechowski z JW Construction dopisał do zgody i warunków zabudowy, było, nie wiem czy on osobiście, ale ktoś dla niego, było budownictwo jednorodzinne i dopisał, tak jak lub czasopismo, dopisał i wielorodzinne. Tak? I raptem w tym Ożarowie, gdzie w ogóle nie ma infrastruktury, nie ma tego kolektora takiego, nie ma niczego, na taką miarę zaczął powstawać Manhattan. Tak? I tam był bunt na pokładzie, odwołano burmistrza, zrobiono referendum i dopiero powstrzymano tą sprawę. To pokazuje, jak bardzo silnie jest lobby deweloperskie w Polsce. I jeżeli samorząd nie zapanuje nad tym, bo my mamy bardzo ważne bogactwo, ziemię. I to jest taki atut, że bez tej ziemi oni nic nie postawią, więc my nie tylko musimy ich zmusić, żeby były drogi, żeby były żłobki, żeby były przedszkola, tak? Ale żeby dużą część mieszkań oddawali na cele mieszkalnictwa komunalnego. I w ten sposób unikniemy robienia get, że mamy blok komunalny, gdzie się wyrzuca ludzi z eksmisji, zamiast mieszać ludzi, którzy sobie kupili, z tymi, którzy zostali przedział. Czy panu się podoba ten pomysł? Znaczy, kierunek myślenia jest słuszny oczywiście. My chcemy, żeby na parterach tych budynków, które będziemy budować, żeby były faktycznie przedszkola i żłobki. I głównym problemem Warszawy w tym momencie nawet nie jest ilość, tylko rozmieszczenie tych, placówek oświatowych. Na Białołęce jest tylko jedno liceum, na Wilanowie jest tylko jedno liceum. W nowych osiedlach, które powstają, nie ma szkół, na Odolanach, na Woli. Ale dlatego, że deweloperzy robią co chcą, a samorząd jest po prostu ubogim krewnym. Oczywiście, no. Więc trzeba pokryć miasto planami i trzeba od deweloperów wymuszać to, żeby partycypowali w kosztach panowie, budowy. Musimy kończyć na końcu. Zerknijmy na naszą sondę. Zobaczmy, jak widzowie zagłosowali.
Proszę państwa, Piotr Ikonowicz 78%, Jan Śpiewak 22%. No wygrał pan, przynajmniej w tym twitterowym... Do pana przychodzi, bo przegrywam każdą debatę tutaj na Twitterze. Jest mi tak przykro. Coś tym zrobimy. Przepraszam, żartowałem oczywiście. Drodzy państwo, to była debata Piotr Ikonowicz kontra Jan Śpiewak. Oglądajcie debaty w telewizji w polsce.pl. Jak będzie przy urnach, zobaczymy. Dziś wygrał Ikonowicz. I don't